Hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Tak jest, mój kwadratowy świat. I cóż, tutaj się zmieniło? Jesteśmy w tym samym miejscu co ostatnio, tylko wyrównałam sobie teren i ogrodziłam się tutaj przed potworami, oświetliłam sobie całą działkę. Udało mi się też wykopać troszkę żelaza. Tak, trochę żelaza wykopałam i się ubrałam pięknie. I co jeszcze? Zrobiłam sobie zegarek, bo ja tak lubię z tym zegarkiem chodzić, bo w sumie tylko on mnie rozumie, albo ja rozumiem jego. Tutaj mamy łóżko. Też się dorobiłam w końcu, bo mam nożyczki, tak, nie musiałam zabijać owiec. Jak widzicie, mamy też diamenty, Udało mi się wykopać 4 diamenty i tylko tyle potrzebowałam na diamentowy kilof, żeby, moi drodzy, wykopać. Uwaga, uwaga. Tak jest, ponieważ dzisiejszą misją naszą jest udać się do meteru. Ja wiem, że ja dopiero tutaj zaczęłam, ledwo co. I że nie mam nawet porządnej zbroi, nie umiem porządnie walczyć ani nic z tych rzeczy. Ale ja potrzebuję zbudować dom. I sobie znalazłam taki fajny, nowoczesny projekt. Projekt nowoczesnego domku, tak? I potrzebuję kwarcu. Chciałam to zrobić z dorytu wypolerowanego, ale stwierdziłam, że nie, bo potrzebuję pół płytek, a z tego nie zrobię pół płytek. Więc potrzebuję kwarcu. Tak jest, poza tym kwarc jest ładniejszy, tak mi się bardziej podoba. Jest taki, no, bardziej biały i gładki. No i poza tym przyda nam się glowstone. No, bo takie mam, widzimy się, taki sobie domek stworzyłam, bo ja zawsze sobie robię domki takie proste. Z drewna, z kobla, taka chatka, wiecie o co chodzi. I chciałam ten jeden raz, skoro już coś nagrywam, zrobić coś ambitniejszego, ładniejszego, taki modernistyczny styl. Więc będziemy działać. Także tak, tylko tak, ja potrzebuję teraz miejsce na portal. Tak, ta moja klitka już tutaj nie ma w niej w ogóle miejsc. Ale no nie chciałam nic tutaj robić, bo... No bo po co? Zróbmy sobie w ogóle zapalniczkę. Ponieważ ona jest niezbędna i będę wiedzieć... ono. I będę wiedziała, czy mogę... Kurczę, co mogę? Nie wiem. Aha, w ogóle tak, mam tutaj pełno żwiru, bo na początku chciałam w ogóle robić z cementu ten dom. Kolorowego. Ale stwierdziłam, że to jest naprawdę za dużo roboty jak na początek. No bo jednak zależy nam, żeby mieć w miarę szybko to schronienie, takie w miarę normalne. Żeby nie musieli go 10 razy przebudowywać potem. No dlatego mam tutaj pełno żwiru niepotrzebnego, ale trudno. Bo jednak to się robi za długo, ten żwir, ten cement, czy to tam, no, cement, beton. No. To idziemy chyba w dół. Tak w ogóle nie mówiłam wam, tutaj na dole mamy kanion. Dlatego mam te 4 diamenty, miałam. Ile my zeszliśmy w dół? Trochę niżej bym zeszła. Tak, bo widzisz, tutaj w tę stronę, o, jest kanion, mogę wam to pokazać. Skąd ja wytrzasnęłam to wszystko, co mam? O. Czyli mamy po prostu świetną miejscówkę na dom. Daleko nie szłam, ja tylko tutaj chodziłam z brzegu, a diamenty znalazłam wkopując się w tą ścianę na dole, więc no. To była szybka akcja, nie chciałam was już zanudzać tym kopaniem w ścianie i kopaniu obsydianu, bo to jest nic fascynującego. Ale pójdziemy razem do neteru i może przeżyję. Oby tak było. Tutaj są te moje wejście, tak? Dobra. Gdzie postawić? Może tutaj? Nie będę kombinować. Weźmy w ogóle kamiennym kop, no bo szkoda mi tego żelaznego, bo nie mam wcale żelaza za dużo. Tutaj bym chciała jeszcze niżej zejść. W takim razie... nie wiem, czy pamiętam, jak się robiło portal do neteru. Zawsze mam z tym problem, zawsze. A na pewno trzeba to troszkę poszerzyć. Mi się zdaje coś. Wstawiam sobie takie miejsce na sufit. W razie czego. Poszerzymy sobie. O, pędzel. Nie gardzimy bunglem. Ja lubię zbierać wszystko, co widzę, bo mam taki... taką fazę na to zbieranie. Nawet jak już mam pełno węgla, to i tak muszę go wykopać, bo mi szkoda go dostawać. Nie można gardzić węglem. Ja tutaj słyszę lawę. Chyba. Nawet ją widzę, ale to... Nie wiem, czy to ta lawa z kanonu, czy to ta lawa gdzieś tutaj jest. Daleko, dobra. Weźmy teraz, zakopmy tutaj tą dziurę.
Może być blokiem na razie. Aha, zrobiłam sobie w ogóle miejsce na portal, ale nie przyniosłam obsidianu ze sobą. Bo po co? Ale no to może jeszcze i tutaj idziemy w dół. Jak to szło w ogóle? No Jezus. Raz, dwa, trzy, cztery. Osiem. Dziesięć, jedenaście. Tak to szło? Ej. O rany, ale siara, nie pamiętam. No nie pamiętam. Zaraz to znajdziemy. Może zaraz pokombinujemy, bo to dobrze wstawiła, kurczę. Aha, miałam sobie nawet farmę zrobić, ej. Ja nie pamiętam, czy to ma być. Na pewno miało być na dwa. I tutaj to mi zabraknie, ej. Tak, to jeszcze musimy się schować w dół. On tak, łopatą? A, matko. Matko i córko. To nie reklama. Bo wiem, że jest taki kanał na YouTubie, nawet oglądam. A, no w ogóle to... Kurczę, nic nie mówię. Przecież wy tak fajnie przyjęliście tą nową serię i wam się podobało. I tak mi się miło zrobiło. O, spie... Coś zepsułam. Albo nie? No. O! Coś ty zrobiła! Ej, dobrze jest. Co ja zrobiłam? A, zapalę jak to mam tak? Zapalił się, ale to... Co to jest? Ja to później skopię. Wiecie co? W ogóle to... Dla bezpieczeństwa, bo ja tutaj... Ufam. Na razie. Tym przejściem. Czyli takie dźwięki. Mogę to zrobić niżej, bo będzie mi na górze za bardzo słychać. No teraz coś mi wyjdzie, raczej nie powinno, co? Ale na wszelki wypadek. Halo? No. Chodźmy sobie na szybko. Ojej. Spać przede wszystkim. Idziemy spać i zrobimy taką szybką farmę. Ze zbożem przynajmniej. Żebym miała co jeść. Styknie mi chyba kamienna motyka, tak mi się staje. Dobra. Gdzie możemy sobie pyknąć taką foremkę? Nic mi się to nie spełniło? Może tutaj. Czekajcie, wezmę sobie... Tylko jeszcze jedną, bo tutaj mam. Może potęg, bo może odwrócimy od razu. Czemu nie? Wypada kamień. Zrobimy sobie... Dobra, nie. Na razie zrobię ją tylko tak na szybko, a potem będę się zajmowała jakimiś dekoracjami, innymi pierdołami. Zrobię sobie tu wyjście. Drugie, bo już jedno mam z innej strony. O, już 10 minut, a jeszcze nawet nie wyszło do tego meteru. Kurczę, słychać mocno ten portal tutaj w tym miejscu. Teraz jak rzucimy stąd. O. A może sobie zrobię na tym pajorku? Nie takie głupie. Taka wodna farma. Miałam to zrobić na szybko, a się tutaj bawię te kopanie. Cała ja. Więc zrobimy tutaj kilka rządków takich. Gdzie nie? Daj, wszystko mam, bo ja się tutaj zaczęłam przygotowywać, żeby zrobić ten domek, ale no. Moje plany się troszkę zmieniły, ponieważ no. Sobie wymyśliłam inny domek niż początkowo planowałam. Dobra, bo ja nawet nie wiem, powiem wam, czy ja mam aż tyle ziarna. Chociaż tam sporo tego miałam. Tyk, tyk. Ziarno mam tam w tej skrzyneczce. Teraz się zastanawiam, czy ja wykopię kwarc kamiennym kilofem. Bo szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, bo zawsze jak szłam do metalu, to już miałam lepsze narzędzia. A teraz no trochę lipa z tym żelazem i w ogóle nasionka, tu są nasionka. O, to chyba bym musiała dorobić. No nic nie mam. To musiała dorobić. Tutaj wszystko ok? Wszystko ok.
Ziarno prawdy, kolejne osiągnięcie. Powiem wam, że jestem zdziwiona, jak mi dobrze idzie w tej serii. No bo trochę się nie spodziewałam. Już na takim etapie będę sobie radzić. Oj, za daleko. No, to tu też. Potem to wszystko sobie ładnie wyrównam, ozdobię według swojego gustu. No. A na razie niech sobie, wiecie, rośnie. Tam, bo to trochę potrwa. A my jedzonkiem nie będziemy garść. Nie, nie, tutaj woda jest nierówno. Ale ja mam wiaderko. Wiaderko w Minecraftie to potrwa. Nie, ja jest, mówię. Ja się nie ruszam do tego domu, bo to nigdy nic nie było, co nas czeka. Boże, słychać ten portal. Ja nie wiem, jak go chłopcem przeniosę. A nie wiem, czy powiedzcie mi, czy mogę przenieść portal potem i czy mi to nic nie zaszkodzi. W jakiś sposób dziwny. Dobra, mamy farmę, to jedziemy. Chciałabym pozostawiać te wszystkie rzeczy, ale nie mam miejsca już. No nie mam miejsca. Muszę zrobić jeszcze jedną skrzynkę, chyba. No niestety. Niestety, ale muszę. Bo już 14 minut nagrywam i nie wiem, może nam coś wyda. Albo będzie dłuższy odcinek, ale masakra po prostu. A, ale myślę, że w meterze pójdzie nam łatwo, tak. Ja będę się udzić. O nie, nie zrobię takiej skrzynki, muszę. Dobra, i pozbywamy się wszystkich śmieci, bo nam są niepotrzebne. Robimy sobie miejsce na... No wiaderko w meterze też nam niepotrzebne. Tarcza może się przydać, kości i strzał nie. Jedzonko zostawię. Ziemię zostawię, a wezmę sobie bruk. No. No i myślę, że aż tyle kilo mam chociaż. Zegarek nam w meterze niepotrzebny. Motyka nam niepotrzebna i siekiera nam niepotrzebna. To weźmy zamiast tego kilofy. Dobra. No to jestem gotowa. Czy wy też jesteście gotowi na przygodę? Mam nadzieję, że tak. Ja się boję. No to jest. Czy wy sobie zamierzacie? Ja nie miałam gdzie się zaraz tylko... Oh, ale masakra, po prostu to jest moje szczęście. O, widzę, czekajcie. Portal, bo wiecie, ja się zaraz gubię, to jest pewne. Staram się zwykle za daleko nie odchodzić, ale no. I tak szybko nasza misja. Misja kwarc, misja glowstone. No, nienawidzę robić nad lawą takich rzeczy. Po prostu już widzę, jak w tym pływam. To będzie moja pierwsza tragiczna śmierć. Szybko. Proszę, nie spadnij. Proszę, nic mnie nie zrzuć. Tak, przeżyłam. Przeżyłam, ale widzę potwory. Czy to są pingwiny oznaczone jako potworki? Chyba tak. Dzień dobry. Kopię, dobra, to kopiemy. Uff, potrzebujemy trochę tego odpadu, no nie. Nie chcę robić za dużego domu, ale jednak trochę on nam zajmie. Ale co, może ja bym tak pochodniami sobie tego zmęczyła. Też za wiele ich nie wzięłam. Ale wiecie. Dobra, będę wiedzieć już. Ja tak zawsze sobie mówię, że o, znaczy sobie pochodniami, znajdę drogę, a potem i tak się gubię. Dzień dobry, ależ ty jesteś szpetny na tych teksturach. O. Trochę długo nam to zajmuje ten kamienny pilot, no, wiem. No ale cóż. Mogę wziąć ten diamentowy, ale mi szkoda, no. To mi pierwszy diamentowy kilof. Jak bez żadnego jeszcze ulepszenia, to... No, halo. To potrwa wieczność, ja wam to w ogóle chyba przyspieszę i... I myślę, że w ogóle niebawem sobie tutaj skończymy ten odcinek. A ja sobie resztę wiem po oczywiście sama. No bo przecież nie będę was zamierzać. Aha.
zmontować. Po prostu miałam ochotę się rozgrzać w ten chłodny dzień. Zarówno tak szaro, ponuro, zimno. Gdzie jest kwarc? Zawsze przychodzę na celu, to wszędzie jest pełno kwarca. Nic nie widzę. Gdzie jest kwarc? Powiedz mi. Powiedz mi, gdzie jest kwarc. Nie chcę powiedzieć. Ale pod jest kijowe wszystko, bo tutaj jest tyle lawy. No, 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 co ty robisz? Uważaj. Chociaż... O, można tu znaleźć. O, to nie było zbyt mądre. O, brawo. Jeszcze wpadnij. Jeszcze się utop. No, co ty robisz? No, dobra, jedz mi to mięso, bo nie wiem, co mi się... Może zaspać. Zaraz mi tutaj będzie czekać śmierć, jak tak dalej pójdzie. Dobrze, że nie ma tego. Jak on się nazywa? Gast. Ja to w ogóle mam dzisiaj takie zaniki pamięci w tych nazwach minecraftowych, że to się w ogóle nie mieści. Dzień dobry, szukam kwarcu. Coś... Pan ten? Nie? Na pewno. Idziemy tam, bo tam jest glowstone. Auć, auć! Stój. O, o, no. Tu w końcu widzę coś konkretnego. Boże, dopiero mam tak mało tego kwarcu. Masakra, jakaś masakra. No moi drodzy, i w kolejnym odcinku będziemy kopać sobie... Kopać, nie. Będziemy budować dom, tak. Sobie jeszcze muszę dokładnie ogarnąć ten projekt. Bo wiecie, obejrzałam filmik, ale no... To mi niewiele da. Bez pamięci tak nie umiem za bardzo budować. Czemu ten kwarc jest tak wysoko? Nie wiem, czy mnie nerwował. Co za głupi neter mi się wygenerował. Nie podoba mi się. Auć. To jest złośliwość losu, mówię. Wszędzie lawa. Musimy iść właśnie w tą stronę tutaj, na mapce. To teraz. Pomyślałam, żeby spojrzeć na mapkę i zobaczyć, jak ten nether się rozkłada wizualnie. Miałam też stawiać pochodnie, ale to chyba jest bezsensowny pomysł. Bo i tak mi się nie przydadzą. O, ile kwarcu. Tak. Zaczniemy od dołu. Tak jest. No i dobrze, moi drodzy, nie będę was tym zanudzać, bo będę teraz kopać i kopać, aż sobie nakupię wystarczającą ilość i mam nadzieję, że mi wystarczy ta ilość, także no. No dziękuję wam za uwagę na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek też wam się spodobał. Myślałam, że będzie trudniej, ale jakoś daję radę. Dziękuję też za radę, bo tam ktoś mi coś pisał. Także... No. I nie wiem, czy ja mówiłam o tym domu, że będę go budowała w połowie na odcinku kolejnym, a w połowie sama. Bo na mojej grupie na Facebooku zapytałam nas o to, jak wolicie. No i w sumie zdania były tak pół na pół, dlatego stwierdziłam, że to będzie najlepsza opcja, żeby właśnie trochę zbudować na odcinku, a potem zająć się czymś innym. Myślę, że tak będzie najlepiej dla wszystkich. Nie będzie za nudno, bo też nie każdy lubi oglądać cały czas budowanie. No. Także zapraszam w ogóle na grupę, bo tam się dzieją ważne rzeczy, ważne decyzje podejmują widzowie. Także no. Bo ja często pytam was o ten. No i dobrze. Na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!